Mody w karmechaniku są fajne, ale równie fajne budowanie na modach jest robienie fabuły na modach. I moi drodzy, dzisiaj mamy zadanie specjalne, czyli zobaczyć co się stało z tą Audi. Jest to jeden z najnowszych modów, który pobrałem, dlatego jak znalazłem zlecenie, mówię bierę. Bo ile można budować auta od zera, skoro można tutaj zrobić coś dla kogoś. Um, już Wam pokazuję ogólnie, co jest nie tak z tym samochodem. Silnik nie ma mocy, auto nie zapala, niepewne prowadzenie i hałas podczas przyspieszenia. Um, cała filozofia polega na tym, że głównie, żeby zobaczyć te trzy kolejne rzeczy, no to musimy zobaczyć, dlaczego silnik nie zapala. Więc my będziemy szukać przyczyny, a moją przyczyną jest na pewno to, że kolektor wydechowy jest y, do wywalenia. Mm, I to jest na pewno głośność, filtr paliwa jest też duża szansa, że dlatego nie zapala. Uh, jeśli chodzi o sterowanie, no to ja już tutaj ten łączniczek widzę. No i chyba byłoby na tyle. Nie wiem, no dobra, na razie to możemy sobie i tak wymontować te rzeczy. Bo one są tutaj za nic w świecie niepotrzebne. To jest zdecydowanie problem. Problemem jest ten łącznik, ale to z tym zajmiemy się zaraz. I jak zamontujemy sobie, moi drodzy, takie dwa wydechki, czy znaczy wydech początkowy. No nie, nie chcemy tuningowego, bo tuningowy jest zarezerwowany gdzie indziej. Dobra, mamy jedną sztukę. Mamy drugą sztukę. I mamy filtr paliwa. Teraz moje pytanie brzmi, czy... Aha, silnik nie ma mocy i jedno z nich to jest właśnie paliwko. No, podczas przyspieszenia korektor wydechowy no to to jest jakby... E, niepewne prowadzenie to raczej już wiemy. I auto nie zapala. Z... Z Zapalaniem trzeba będzie troszeczkę poczekać i zobaczyć, co tu jest nie tak. Zacząłem przeglądać ten samochód i wiem już na pewno jedno: że kwestia zapalania to była cewka i kwestia braku mocy też jest jedna z cewek. Tylko pytanie brzmi, co jeszcze? Bo to nie jest. nie są wszystkie części, które e, mają problem. I teraz pytanie brzmi, która to była felga? Chyba ta. Dobra, mamy za to kwestię sterowania, przynajmniej z jednej strony, ale musimy znaleźć jeszcze coś drugiego. I teraz pytanie brzmi, co to może być? Skanery sprzętem całym nie pokazały mi zbytnio dużo. I tak naprawdę człowiek nie do końca wie, co tu może być nie tak. Teoretycznie możemy jechać teraz na tor. I się tak naprawdę przekonać, bo no st skoro sterowanie, no to ja bym obstawiał jednak przód, ale ja patrzę, że tutaj raczej nic takiego nie ma, chyba że weźmiemy bardzo stary podstawowy sposób na to. Czyli po prostu badanie. No i jak sami widzicie, tutaj cewka zapłonowa jest do wymiany. I wtedy będzie jeden problem z głowy, ale jeszcze będziemy mieli dwa kolejne. Tak się zastanawiam, co tu mogło pójść nie tak, skoro nie ma mocy, a żaden, czy to OBD, czy jakieś inne, ciustwo, nic mi nie pokazało, żeby, nie wiem, jakiś tłok, coś było nie halo. Ale się znalazła zguba, kilk powietrza. Mm, dodatkowo oczywiście musimy wymienić to cewkę, która już jest zmarnowana. Tyk. I moi drodzy, jeśli chodzi o sterowanie. Tak jak sądziłem. Jest to tylna zawiecha, a konkretnie też stabilizatorek tutaj. Tylko nie wiem, czemu ja go wcześniej nie zauważyłem. Że... Ma jakiś taki trochę inny kolorek niż zwykły. Więc my sobie go od razu wymieniamy. Tyk. Teraz będzie pan zadowolony. Nie wiem, czy dobre koło dałem. No, chyba kuźwo nie. To są właśnie minusy tego, że mamy bardzo duży zapas. Rzeczy, które mamy ogólnie do samochodów. Także teraz już jest ideolo, wszystko jest naprawione, my zlecenie nie kończymy, bo zdjąłem pokrowę silnika i zapomniałem o tym. Trzeba poszukać kurna takiej Audisy, bo ta Audisa jest piękna. Ta audi jest ogólnie, według mnie, jednym z lepszych e, aut z Audi, mimo tego, że to jest tylko V6. Ale no klient jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony, pach, poszedł. Kasa to jest akurat najmniejszy problem. Eee, to tutaj mamy oczywiście nasze projekty, ale myślę, czy przypadkiem jeszcze czegoś nie przytulić tutaj do poprawy. Eee, z zawiachu mi się nie chce zbytnio męczyć. Eee, ale mantę sobie weźmiemy. Tak, dla, żeby też porobić coś innego niż tylko budowa od samego zera, bo to mija się trochę z celem. A hamulce są kiepskie, auto jest głośne, no i dolewanie i zwiększ tuning o 5-10%. No to tutaj już się robi wesoło. Jeśli chodzi o hamowanie, no to tutaj raczej większej filozofii nie ma, albo klocki, albo zaciski ewentualnie. Nic tutaj nadzwyczajnego nie ma, więc tak naprawdę tutaj ta robota to jest tylko i wyłącznie formalność. Jeśli chodzi o kwestie audio, no to tłumik tutaj ewidentnie potrzebuje już swojego następcy, więc my takiego montujemy, bo nie wiem czemu tyle tłumików mam, no ale dobra. I ostatnią kwestią były inne zadania, czyli dolej, dolać płynów i zwiększyć moc. No to moi drodzy, akurat jeśli chodzi o zwiększanie mocy, mamy już pewne doświadczenie, jakby nie patrzeć. Więc tak. Mm, jeszcze raz, które płyny? Spryskiwacze i wspomagania. No, spryskiwaczy tutaj już praktycznie nie ma, więc my sobie to odeścimy już do końca. Oczywiście dolejemy nowka Funkiel, tak żeby tutaj ten spyskiwacz działał. A uwierzcie mi, jest to cholernie ważne, szczególnie w taką pogodę, jaką jeszcze mamy. Jeśli chodzi o płyn do wspomagania, to tutaj jest w ogóle kaplica, więc dolejemy. Gorzej, jak musiałem to jeszcze odestać, też, no ale dobra, nieważne. Sprawdźmy tylko, czy mamy wszystko. I zwiększenie mocy o 50%. I teraz muszę, muszę się zastanowić. Bo czysto teoretycznie, to my możemy iść na taką tak zwaną lekką łatwiznę. I sobie takim sterowniczkiem troszeczkę porobionym podnieść 2,6%, czyli teoretycznie mamy połowę. Drugą połowę natomiast... Tak, kminie, czym tutaj podnieść, bo teoretycznie możemy to zrobić na kilka sposobów, ale ja chyba obstawiam tą przepustniczkę. Tak... Tak się ona na mnie patrzy i... Myślę, że to było dobre. Sposób. No tutaj oczywiście jest pokazanie, że zwiększenie mocy Ale żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni I teraz uwaga, uwaga, mamy małego mindfaka, Bo tuning jest 6,5% Ale mocy jest o 20 koni mniej Ale to jakby nie jest nasze zmartwienie Bo klient chciał, żebyśmy tylko stuningowali, więc my tak też zrobiliśmy a moi drodzy w tym materiale to byłoby na tyle, po prostu troszeczkę odskocznia od tego co robiliśmy do tej pory, ale spokojnie projektów jeszcze mamy potąd, a któregoś pięknego dnia pójdziemy sobie po prostu na złom i zobaczymy co jeszcze tam się uda nam znaleźć. Dziękuję wielkie za oglądanie, dziękuję że jesteście, do zobaczenia w kolejnych materiałach i do zobaczenia, a jeśli się oczywiście film podobał zostawcie suba i łapkę w górę, do zobaczenia, narra!